Siemanko, z tej strony Kolis, znam was w kolejnym odcineczku z serii MPG. No i proszę bardzo, kto tutaj ze mną jest? No, witam serdecznie, no. Janinka, Boże, oczywiście. Jest, słuchajcie, ze mną Janina i słuchajcie, znajdujemy się na gospodarstwie, jak zresztą dobrze widzicie. Dzisiaj będziemy mieli troszeczkę roboty, bo zaczynają się nawozy. Przywiozłem jednego Big Baga, takiego, zobaczcie, nawet musiałem kupić paleciaka, mówię, to się przyda. Przywiozłem takie, nie wiem, co to, jakieś nawozy KS, kurde, to nie wiem, co to jest. To dobre schim! No, pług podpięty, słuchajcie, jak widzicie tutaj, ogólnie mamy wiosnę, powoli wiosna, słuchajcie, tutaj te bele siana już zostały dawno przetransportowane oczywiście do stodoły, tak jak mówiłem, tam było tylko tymczasowo, tyle z nich zostało. Tu jeszcze belka jedna powinna stać u krów, jeszcze nie opieprzyli, ja im zamknę. Obornika troszeczkę, słuchajcie, jest, za niedługo będę wygarniać, więc będzie na pewno go dużo więcej. Jakieś wiosenne rozrzucanie obornika można też, słuchajcie, zrobić na pole gdzieś, żeby tam, kurczę, pod te siewy jeszcze uprawić, bo wszystkie pola nie są zasiane. No. A przystawkę będziesz brał do pługa? Dlaczego? Tą? Nie! Nie, ja z niej nie korzystam, tam ona mnie denerwuje, z niej nie korzystam. Kupiłem z nią, ale nie będę jej brać. I co tam, pani Janino, u pani Janiny słychać? Jak tam samopoczucie? Jak zdróweczko? A co tam będę gadała? No co, to coś źle jest, coś wszystko gra dobrze, no kurczę, w Polsce. No tam dobrze, no. No, coś może pani inna opowie dla widzów? No ale no co tam będę gadała, no trochę nagrabiłam. Co nagrabiła pani Jejna? A tam Jarek. Co nagrabiła, do cholery, co nagrabiła? No bym się musiała tobie przyznać. Co się stało? No bo ostatnio jak już tam się pojechał. Na diabła coś już zrobiła? Aj tam, no ja nie robiłam, no, ale samo wyszło. To słucham. No jak się tam pojechała, no. Gdzie? To bęko twojo. I co tam się stało? No wtedy co? Miałam tankować, no ale nie zatankowałam. No to jak nie zatankowałam? Ale masz, zarobiłam pieniądze, masz te twoje 300 i jeszcze 1000, masz. Łooo, no to co pani na diabła narobiła, jak to taka gaziora? Dziękuję. No trochę. No słucham. No trochę ten tego, no. Co ten tego? No jechała, mnie policja zatrzymała, no. Pani, no i co, kazali mandacik, dmuchać. Tak? No nie było mandatu, bo żebym była jeszcze trzeźwa, bo nie zdążyłam kupić. Mhm. Bo mnie tam moje na zakręcie w prawą stronę złapali. To czemu ja nic o tym nie wiem? No bo cię nie było, jak wróciłam, a ja już później ruszyłam w tango. Mhm, okej. Okay. Czyli mandat, no i nie był, nie, czy nie było mandatu? No nie było, bo jeszcze nie zdążyłam się napić. Mhm. W drugą stronę byłam pijana, ale już nie stali. No rozumiem. Ale chodzi o to, że jak na stacji benzynowej zaparkowałam, no, żeby tankować, to Flintstone przyjechał i zderzak. Aha, no na pewno. Pani Janina pewnie przypierdzieliła BM-ko gdzieś. Nie, serio, mam na nagraniu. A u kolegi moja BM-ka stoi teraz. Kurde, bo ja serio? Ostatnio piłem. Zderzak jest rozwalony? No nie tam jakoś mocno, ale 1000 zł za to dał. No kurde, że ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, nie, no, patrzyłem Janek, się. No ale ja trochę byłam niemiła dla jego i on po policję zadzwonił i policja chyba. Tutaj była i zdjęcia robiła pełki. Co? No pani Janino, serio. Tylko pani Janina wróciła i już jakieś problemy, no. Już jakieś problemy się ale pojawiają. Ci to problem. Problem, tyle razy na stacji jeździłem, żaden Flintstone we mnie nie przypierdzielił. No bo ja mam nie. Pewnie pani Janina w jakiegoś Flintstona przypierdzieliła i... I teraz... Nie, no to, ale serio, ja nie, bo on mi 1000 zł za to da. Ale ja byłam niemiła, zadzwonił po policji i policja robiła zdjęcia twojego samochodu, bo ja się schowałam na stacji? Na podwórzu. Przepraszam, na podwórzu? Czy to takie zabawne? Czy to takie zabawne, że policja robiła zdjęcia na podwórzu? No super pani, no super. Wie pani, na co pani teraz narobiła? Teraz będą mnie szukać, będę jeździł, będą mnie szukać. Czemu pani nie od razu nie powiedziałem? Blachy zmienił chociaż. Do cholery. Musiał teraz blachy zmienić, żeby mnie nie szukali i przemalować BM-kę znowu. Znowu inny kolor będzie musiała mieć. No ja nie gadałam, bo ja poszłam w tango. W tango, najlepiej w tango pójść.
Najlepiej. Kurde, no, teraz BM-kę, blachy mi trzeba zmienić, BM-ki, kolor zmienić, zawsze to samo, ja patrzę, kurde. Na jako, na różowo? Tak, na różowo, no. A nie, ja sobie może nie, swój samochód na różowo. A przepraszam, ja zapomniałem. Trochę, Jarek, wyrzuty su... Aha, bo ja biedna, tak? Nie biedna, ale mówię, na różowo to sobie swój Janina samochód może farbować. Ja nie mam, bo ja biedna. No, ja też kiedyś biedny byłem, przygarnęła mnie pani Janina, to teraz ja panią Janinę przygarnąłem. Ja nigdy nie byłem biedny. Ja zawsze byłem bogata. Biedna. Tera biedna. Tera biedna, tera biedna, ale ja się dorobię. No i tego pani Janinie życzę. Ja już biznes otworzyłem, ja jeżdżę po gospodarstwach, no. Sprzątam, remontuję. Wszystko robię, ja będę na tym zarabiała. To życzę pani Nini, żeby pani Janina dużo zarobiła. Powiem tyle, ja na wozy muszę jechać, poczekaj pani Janina sobie. Muszę pani Janino podjechać i ogólnie widzowie, bo zobaczcie, tur podnosi się na taką wysokość. Ja tutaj nie podjadę z Masejem, z nawozami. Możecie mnie słabo słyszeć, bo on głośny jest. Ale poczekajcie, już ja tutaj... Op! O matko! Matko! Zaraz będzie pod wagonce! Muszę widzowie jakoś wjechać tutaj do stodoły, żeby było wyżej. Jarek, opuść pług może. Gówno to da pani Janino. Wjadę? O, skurwysyn! Jarek, weź tak, nachyl na się. Dobrze, teraz do tyłu. Ale on dęba. Dobra, pani Janino, otwiera pani Janino wieżę, ja z drugiej strony wjadę. Jarek, to ty nie masz przednich hamulcy. Otwiera pani na wieżę, ja z tej strony wjadę. Kurde, ten pług widzowie za lekki, musiałbym coś innego zaczepić. Idzie, potrzebny ciągnik większy, bo to kurde, nawet big bagów, albo w workach kupować, ja coś się wsadziłem. Może kupimy John Deere'a. A jo, skąd na to pieniądze wziąć pani Janino? Na takiego John Deere'a. Dobra, tu jakoś wjadę. Przejadę tu ja, kurde! A kurde, ja te wieżeja pani Janina otworzyła! To co? O kurde! O skurwesy, zara Ursus będzie decet. Dobra, wjadę jakoś. Dobra, on nie taki szeroki. Dobra, widzowie, teraz zobaczcie, mam taki plan, nie wiem czy on się sprawi. O kurde! Ale ty się jest, skur... Kupki! No skur... Cibik! Dawaj go! O kurde! O ja pierdzielę, czekajcie, jeszcze jedna próba. Widzowie, wjechałem powolutku. Wyjdzaj. Delikatnie do przodu. By tutaj... Jarek, pamiętaj, że z przodu nie masz hamulc. Dobra, gaszę. Tu już podjadę. Wąt. Nie, jeszcze do przodu. Delikatnie. Ja się zaprę garbem i uniosę. Spokojnie, delikatnie do przodu. Dobra, stop. Już! Teraz, dobra. Widzowie, trzeba sobie jakoś radzić, no. Nie podnosi mi wyżej, kurde, mogłem na schody wjechać. Dobra, podnosimy do góry. Dawaj, dolejka sięgnie. Dobra, ogień. Trzeba nawozy zapodać, kurde, żeby to lepiej rosło, to sami wiecie, no bez nawozu. Bez nawozu to... Na sucho to trawa nie rośnie, słuchajcie. Ja usiądę, to podniosę. Nie! Tam już jest na maksa. Ja podniosę. Nic nie podnosi, zobaczcie, że tu idealnie. O, zobaczcie, widzowie. Cyk! Są sposoby na sposobu. A ja sposób znajdę taki, że odechcę się sposobów. Idzie pani Janina i on ma tak stać tutaj. Proszę go mi tu nie ruszać. Dobra, posiedź z tymi nawozami, bo ja, Jarek, mam wyrzuty mienia za tego dziada, idę się do księdza wyspowiadać, do kościółka. Słusznie, trzeba się wyspowiadać, bo, że tak powiem... A czemu Masej taki brudny? Bo nieczysty, ja jadę na pole, kurde, a nie. Nie wiadomo. Dobra, ja idę do kościoła, mogę wziąć ciągnik? Dobra, niech idzie, nie ciągnik, dobra, 40 niech pojedzie już. Na piechotę! Co to za odpokotywanie, jak ciągnikiem pojedzie? Zostawi, bo tu na sprzedaż, zostawi. Dobra, ja pojadę tylko. Dobra, to ja jadę siać nawozy. Dobra, widzowie, jedziemy na nawozy. Robota musi być zrobiona, słuchajcie, nie ma, że tak powiem brzydko, srania po krzaczorach. Ej, tutaj pani Janina? Oło. Dobra, ja tu skręcam, bo... Kurde, prawie wywolnęła w ten samochód.
Dobra, pojechała. My jedziemy tutaj na pole, ja mam. Musimy tutaj dać nawóz, bo ja widziałem, że już sąsiedzi jeżdżą. To i my musimy, słuchajcie, zapodać. Co wam mogę, widzowie, powiedzieć na temat tej sprawy, co palili na BMW na stacji z Flintstone'em? No ciężko mi uwierzyć tą sytuację, widzowie, że Flintstone, kurde, uderzył w samochód. No sorry, ale no i bez przesady, Flintstone'ów nie ma, kurde. To taka bajka tylko była. A mi to się wydaje, może Janina, chociaż kurde pieniądze mi da, także ciężko mi powiedzieć, wam powiem. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy to... Nie wiem, już nie chcę nawet w to wnikać. Mam nadzieję, że tam nie ma za dużych rys na tej BMC, bo powiem wam, że nie sprawdzałem, przyznam się, że nie sprawdzałem. Dobra, tu zobaczcie, wjeżdżamy, to pole trzeba, tylko na jaką szerokość nam tu robi ten nawoźnik. Czekajcie, ja muszę sobie wałeczek przypiąć. Ale ładnie to się prezentuje, widzowie, nie? O kurde, I'm sorry, Massey. Bardzo ładnie się to prezentuje. Ja, słuchajcie, to po prostu jestem bardzo silny, dlatego tak go odrzuciło. Dobra. I na jaką szerokość? O, troszkę za... troszkę... Dobra, ładnie to tutaj nam... Oj, tam aby rozrzucić, to już, widzowie, w przyszłości kupimy sobie większy taki rozsiewacz. No ale... Człowieka nie stać, żeby kupić taką od razu wszystko. Poczekajcie. Tu tego nawozu dużo nie ucieknie, jak ja gazu nie dodaję, a miniaturkę można fajno... Czy miniaturkę? Fotkę fajną na pamiątkę można strzelić. O, zobaczcie, widzicie, jak to się prezentuje. Ogólnie chciałbym tutaj jakieś pola też w dzierżawę pobrać. Widzicie, tutaj jest jakieś fajne, to by można było połączyć, jakby się udało, no ale... Ciekawe, czy tu ludzie nie obrabiają tego, czy by chcieli. Tu miałem pole, kurde, w dzierżawę wzięte kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, ale zabrali mi, bo... Już ja nie mieszkałem, no to oddałem, znaczy zabrali, oddałem, no bo jak ja tu nie mieszkałem, nie obrabiałem tego, no to ktoś... No i chciałem też płacić za to dzierżawę, no i oddałem, jakby ktoś inny... Policja pojechała? Czy mi się wydawało? Policja chyba pojechała. Jeżdżę, powiem wam, teraz ostatnio na wiosce tutaj jeżdżę, skubańce, kurczę, kontrolują, bo powiem wam, że na wiosce czasami, kurde, łobuzy są. Pod sklepem się biją, no... Także tutaj różne takie sytuacje były. Mam nadzieję, że pani Elina się pomodli i będzie wszystko w porządku. Zobaczcie, cyk. Fajnie ten Masy się prezentuje, nie, widzowie? Z tym rozsiewaczem. Taka polska wieś, polska wieś. Wiadomo, na żniwa będzie trzeba kupić, widzowie, kombajn. Mam gotówkę odłożoną na kombajn, tak już zresztą wam nieraz mówiłem. Więc będzie trzeba kupić jakiś kombajn, pojeździć po jakichś handlarzykach, czy no po prostu, nie wiem, gdzieś jakieś ogłoszenia popatrzeć. Bardziej bym wolał ogłoszenia od prywatnych ludzi, bo wiecie, jak z tymi handlarzami to wygląda. No różnie, różnie, naprawdę różnie to wygląda. Wolałbym handlarzyków nie odwiedzać, tak mniej więcej jechać, no mniej więcej coś takiego, no kurde, na oko też ciężko ocenić, ale już mamy połowę tego, to ile tutaj, to jedno pole zrobimy, będzie trzeba jechać do chałupy i napełnić, bo nie starczy, nie starczy. Dawka, powiem wam, taka, no nie daje jakoś tam za dużo, żeby też, wiadomo, nie przedobrzyć, bo co za dużo, to niezdrowo. Myślę, że ja daję tutaj odpowiednią ilość, słuchajcie, już gospodarzyłem tyle lat, także coś nie coś wiem na ten temat. I myślę, że... Myślę, że nawóz będzie odpowiedni na to pole. Na pewno będzie dobrze rosło. Plon powinien być git. Jeszcze jakiś oprysk damy też. Coś tam będzie trzeba, widzowie, opryskać, bo to... Od tych chwastów wjadę, kurde. Bo nie wiem, kiedy to się pryska. To już pewnie jak jeszcze troszkę podrośnie, będzie ta faza większa, to wtedy, widzowie, wjadę i... Wjadę i ten od chwastów dam. Bo kurde, z tymi chwastami jest problem. To zawsze pamiętam, że to, kurde, jak się nie dało oprysku, tych chwastów napierdzieliło, więc w tym roku chcę o to zadbać, żeby nie było nawet jednego chwasta. Dam jakiś dobry oprysk, ja wiem, że teraz to wszystko drogie, ale zainwestuję, mam nadzieję, że wyjdzie mi to na dobre. Weź teraz nie daj oprysku, to, kurde, zaraz gąszcz jakiś będzie, no. I nic z tego. Dobra, ja tu dojadę do końca, już nie będę wjeżdżał. Ostatni pasek, bo to nie starczy z tego, co widzę. Tu jeszcze będę jechał na tamte same pole, to zajadę, zrobię tutaj tak po środku, bo tu nie było dane. Dobra, cyk, jedziemy. Jedziemy na podwórko, się napełni. Ja wam powiem szczerze, że tak za mało chyba kupiłem tego nawozu. Nie wiem, czy to mi starczy, bo tu jest jedno pole, tam jest drugie. Mamy jeszcze trzecie. Tutaj jeszcze będzie trzeba się, ale mówię wam, jakiś akcji obornik damy wiosenna. Obornik się trzaśnie. Będziemy siać teraz owies jeszcze. A, owies posiałem ostatnio. Mamy jeszcze jedno pole na pewno tutaj, zaraz obok.
do posiania, to też owiec tu będę chyba siać. Tak mi się wydaje. Mam jeszcze jedno pole dzierżawe, co jego nie widzieliście, bo udało mi się wziąć. To wam pokażę, tylko w którymś odcinku polecimy tam. Kurde, na sygnałach coś zapier... Pierdziela coś na sygnałach, widzowie. Ja pierdzielę. Co jest? U mnie? O co tu chodzi, no? No nie wytrzymam. Dzień dobry. O, dzień dobry. Przepraszam, proszę to wyłączyć. No nie, proszę, co mam robić. Witam. Pan Jarosław, tak? Tak, tak, zgadza się, witam. O, bardzo miło, bardzo miło, dobrze się składa. Witam, o co chodzi? A, to pan mnie pyta, o co chodzi jeszcze? No, pytam się pana, nie wiem, o co chodzi, no. Przyjechałem z pola, kurde, człowiek z pola przyjechał. Chcę ale pożąc, proszę mi nie przerywać. Te sygnały by pan tak wyłączył, bo tu sąsiedzi co pomyślą, no. A nie, niech sąsiedzi widzą, gdzie bandyta mieszka. Jaki bandyta, o co panu chodzi? Znowu jakiś problem macie? Za chwilę wszystko będzie wyjaśnione, proszę o dokumenty. Ja pierdzielę, proszę bardzo, dowód? Proszę. Dowód jak najbardziej, prawo jazdy poproszę. A ja przepraszam, ja nie jeżdżę teraz, więc nie mam obowiązku prawo jazdy panu dawać. Natychmiast proszę prawo jazdy. Nie mam obowiązku nosić ci sobie dokumentów. Dowód, rejestr. Aha, dobrze. Tak. Proszę wsiąść do radiozu, pojedziemy na komendę, aby ustalić pan, bo ja telefon dane. Słucham? Proszę wsiąść do radiozu. Dobrze, proszę prawo jazdy. Proszę się odwrócić, będziemy skuwać. Proszę pana, proszę się ode mnie odczepić. Przywozu osób niebezpiecznych w radiozu. Bandyto! Musimy skuć. Bandyty przyjechali, ludzie! Proszę się uspokoić, nie robić sobie żartów. To pan sobie jaj nie robi. Muszę pana skuć, musimy nie mieć dokumenty. O co panu chodzi, proszę mi powiedzieć? Znalazłeś te dokumenty? Jakie dokumenty? Prawo jazdy? Proszę, prawo jazdy, mówię. Dowód dalej osobisty i dowód, dowód rejestracyjny czerwonej BMW. Dałem panu dowód od osobisty, prawo jazdy. Nie wiem, o jakim czerwonym BMW pan do mnie mówi. Dobrze, w takim razie rozumiem pana niepewność. Proponuję udać się do komisariat, aby ustalić te niedogodności. Dobrze, w takim razie kiedyś wstąpię. Dziękuję, do widzenia. Nie, proszę się odwrócić, ja pana skuję i jedziemy. Nie, proszę pana. Porozmawiajmy jak ludzie, a nie pan jak do mnie z mordo, jak do chama. No. Czy to była obraza funkcjonariusza? Dobrze, już widzę. Nie, to nie była obraza. Ja mówię, że pan do mnie z mordo wyskakuje, jak do chama, a nie można normalnie porozmawiać? Co, ja jestem bandyta? Za przeproszeniem, ja nie występuję jak do chama. Tylko jak do bandyty? Panie. A o co panu chodzi? Można przedstawić sytuację, bo nie rozumiem. O co panu chodzi? Może mi pan nie utrudniać, bo bardzo chciałbym to szybko mieć z głowy i pojechać sobie stąd. Bo może też jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. No dobrze, nie ma problemu. Okej, w takim razie słucham. Wie pan, o jakim czerwonym BMW mówię, czy nie? No wiem. Proszę od niego dowód rejestracyjny. Proszę pana, jest w BMW, no nie mam przy sobie. No skąd panu wezmę, no? Dobrze. Jest u kolegi, stoi moja BMW-ka i tam ma stać. Czy w ostatnim czasie poruszał się pan tym BMW? W ostatnim czasie nie, ponieważ stoi u kolegi, bo nie miałem czasu odebrać. Mówi, żeśmy trochę raz popili, ja na piechotę wróciłem. I zostałem. Proszę mi powiedzieć, czy ma pan jakieś skłonności do przebierania się za kobietę na przykład? Słucham? Aha! To proszę pana, to nie ja jeździłem BMW-ką! Tylko, że tak powiem, moja lokatorka. Aktualna. A można zastać lokatorkę za przeproszeniem? A za przeproszeniem lokatorki nie ma, jest w kościele. Modli się. Aha, rozumiem, że to jest pana druga osobowość, tak? I pan teraz tak się za chłopa przebierze, raz za kobietę, tak? No proszę pana, pan sobie jaja ze mnie robi teraz, bo... Czy mam do czynienia z osobą... jednoosobową? Oh. Czy... Jakaś ale co to za pytania, no jednoosobową, no. Nie ma żadnej nie dwubiegunowości na przykład? Nie posiadam. Nie posiadam. A jakieś twierdzenia o chorobach psychicznych? Proszę pana, pan sobie żartuje chyba ze mnie, no. No poniekąd trochę żartuję, to możemy już zacząć rozmawiać na poważnie? Tak, słucham. Czy poruszał się pan w ostatnich dniach BMW?
W ostatnich dniach, tak jak wspomniałem, już zadał mi to pan to pytanie. Pan słucha uchem, a nie brzuchem. Nie! Mam wrażenie, że pan odpowiada po prostu jak lekko niezdrowy na umyśle. Za przeproszenie. No to widzi pan, ma pan złe wrażenie. Proszę pana, nie poruszałem się. Robotę mam! Razie... Nie widzi pan, że mam robotę? Dobra, widzę, że z mordą pan wyskakuje. Proszę się odwrócić. Nie! Spokojnie, dobra. Ja do tyłu. Przepraszam, jestem czasami... Pracę do tyłu! Spokojnie! Spokojnie. Już będę spokojny. Ostatnie ostrzeżenie to było. Dobrze, przepraszam. Razem po prostu od razu wyciągam broń, walę pana na glebę i skuwam. Okej, dobrze, przepraszam za to. Faktycznie może troszkę mnie poniosło. Przepraszam, powinienem troszkę bardziej kultury zachować. Jakie zadawałem pytanie, bo już sam zapomniałem. To co, ja mam pamiętać? Przepraszam. Mi się wydaje, że jakby sam nie dam rady przeprowadzić tej interwencji, z racji na to, że rozmawiam z osobą nie do końca mądrą, potrzebuję do tego wsparcia na komendzie. Proszę pana. Niestety jestem dzielnicowym i jeżdżę samemu, no. Porozmawiajmy normalnie, ludzie, o co panu chodzi, naprawdę. Prosto i na temat, bo wie pan, bo ja nie mam też czasu, mam dzisiaj robotę, musi pan to zrozumieć. Walimy to, za przeproszeniem. Chodzi o to, że czerwone BMW własności Jarosława brało ostatnio udział w nieprzyjemnym incydencie na stacji benzynowej, tak? A, ja słyszałem o tej sytuacji. Po prostu starszy pan zawiadomił o pobicie. O pobiciu, tak. No to takiej, o czymś takim to nie słyszałem, o takiej wersji, że tam było jakieś pobicie, proszę pana. I po prostu to była jakaś stara baba z siłą młodego chłopa, za przeproszenie. Podejrzewam, że ktoś się za to przebrał, tak? Proszę pana, no pan sobie jaj nie robi. Przebrał, no. To, że pan ma takie fantazje, nie znaczy, że ludzie mają takie, wie pan. No, starszy pan opowiedział, że 80-letnia kobieta go pobiła. A wyglądał, jakby go zmasakrował, że tak powiem, menel 20-letni, tak? No to proszę pana, to co ja na to poradzę, no? To i pan. Pan jest zdrowy na umyśle? Ale to zdrowy, to co ja mam do tego, jak kobieta go wyobraża sobie pan, że 80-letnia kobieta zmasakrowała dziadka? Akurat wyobrażam sobie, powiem panu. Akurat ja mogę sobie to wyobrazić. Nie pyta pan dlaczego. No ja sobie nie mogę tego wybrać. No proszę pana, ja akurat mogę. Nie, jakoś mnie to mocno nie dziwi, proszę pana, ale... Rozumiem, że to jest poważna sytuacja. Tak, to jest bardzo poważne. Niestety BMW raczej będzie zatrzymane, aż do wyjaśnienia sprawy. No, to bardzo ciekawe, co pan mówi. I być może okaże się, że po prostu jakby nie będzie oddane, tak? No, bardzo śmieszne, proszę pana. Bardzo zabawne. Nie, to mnie bawi. No, widocznie widzi pan, mnie to bawi, no bo... czy mam problem z tym, abym ja w tym momencie, albo nie, najpierw sprawdzę, czy ma pan prawo jazdy w ogóle. Posiadam. Takowe. Czy ma pan punkty, sprawdzę. Jeszcze mam, aczkolwiek mało brakuje, jeszcze... O, przepraszam, no. To pan przejeżdża mi interencję i pan za przeproszenie. Widzę, że pan jeszcze tutaj... Za przeproszenie. Straci. Za przeproszenie, beknął pan? Robot osobisty. No. Ale ubliża mi pan? Nie ubliżam, tylko przepraszam, oczekuję kultury, tak? Pan ode mnie oczekuje. Mówiłem ja pan... chyba, że głodny jestem. No to pan głodny, beka pan? To bardziej w drugą stronę. Człowiek jak się naje, to... Mogę pracować? Proszę. Dobra, widzę, że dowód osobisty pan ma. Polski pan jest, dobra. Za przeproszeniem, możesz pan mnie oddalać z miejsca zbrodni? No, zbrodni? A to tutaj tu się wydarzyło to? To jest miejsce przesłuchania, tak? Słucham. Ja po prostu używam takiego synonimu jakby. Okej, nie ma problemu. Czy miałby pan problem, jakbym przeszukał pana gospodarstwo w tym momencie? Ale z jakiej paki? Żeby zobaczyć, czy tu nie ma BM-ki, tak? I... U kolegi stoi, to już gadałem. Dziadek mówił, że ktoś mu ukradł 3000 zł. Ja pierdzielę. Co ja mam z tym wspólnego, jak mnie tam nie było? Sprawdźcie sobie na kamerach na stacji, czy ja tam byłem. Ale skąd wiedzieć, że pan się nie przebrał za babkę? No to już jest abstrakcja. Było pana BMW. Będę, dobra. Może pan przeszukać. To było pana BMW, pana za to. Dobrze, może tak? Pan przeszukać. No i dobrze. Ja niestety muszę tu zajrzeć we wszystkie krzaki. Ale pan nie przestawia mi maszyn! Człowieku! Skąd ty masz tyle pary? Pana, ja muszę wszystko przeszukać, tak? Jestem policjantem. Gnido. Jeżeli panu się nie podoba, to ja zaraz mogę wziąć po prostu sobie nakaz na to. Proszę pana! Dzwonię po policję! Jak wiemy, BMW to skrót, może ukryć się wszędzie. Dzwonię po policję! Nie będzie pan mi tu burdy robił!
Proszę pana, po przyjedzie policję? Drugi zastęp. Pan nie będzie burdy robił na podwórku? Nie życzę sobie. Nie, proszę, bebe, jesteś aresztowany. Celuję z broni. Celuję z broni. Tyle, o. Spieprzaj stąd. Gwiazd. Mamy gwiazd. Spieprzaj stąd. Mamy gwiazd. Jesteś zatrzymany. O kurde. Jesteś zatrzymany. Zatrzymaj się. Spierdziel. No i jeden. Wchodzę na belę. Gdzie jest? O! Cholera jasna. 007 do centrali. Mamy bandytę. Ukradł radiowóz. Nie. O nie! Ukradł radiowóz. Nie! To nie jest radiowóz. To nie jest. Człowieku, to jest kurde mój projekt. Ja kupiłem Passata i po prostu jestem miłośnikiem policyjnych samochodów i sobie przerobiłem. Jaki kurde ukradł? No, w policji już nie ma takich. Oszalałeś? Ja zrobiłem sobie projekt, po prostu kupiłem Passata, przerobiłem na policyjnego, po prostu jestem fanem starej milicji, czy tak, policji, no. 07 do komisariatu, proszę sprawdzić mi blachy. Gdzie są blachy od tego radiowozu? No nie mam, mówię, bo on jest wyrejestrowany, jego nie mam zarejestrowanego w ogóle, bo ja tak na po prostu, żeby stało, jako taki, takie no po prostu, no. To proszę pana, nawet nie odpala. 07 do komisariatu, to pomyłka, bez odbioru. Dobra. Mógłbym coś sprawdzić? Proszę, on i tak nie odpala, tam nawet kluczyka nie ma. Aha. Zdaję sobie pan sprawę, że nie może pan tego zarejestrować. Zdaję sobie sprawę, nie proszę pana, to stodole już stoi tyle lat, że to... Ostatnie ostrzeżenie, jeżeli pana zobaczę tym samochodem na drodze, od razu rozpoczynam strzały. Od razu mówię. Panie policjancie, jest jakieś... To jest bandytstwo! Ale pan myśli, że to jest Ameryka, że sobie pan może strzelać tak, jak pan chce? Oczywiście, że mogę. Pan myśli, że sobie może pan wyjechać na drogę? Pan myśli, że pan jest komendantem? Nie! Że pan może granatnikiem strzelać? A co ja powiedziałem, że ja nim wyjadę? Człowieku, upanuj się! Powiedziałem, że to tylko stoi tu. I żebym nie zobaczył na drodze. I jak się powtórzą sytuację... Jak się powtórzą sytuację fałszywych funkcjonariuszy z wyłudzaniem mandatu, będę wiedział, gdzie się udać. Dobrze, nie ma problemu. Zapraszam. Jeżeli jeszcze raz ktoś zacznie udawać funkcjonariusza i jeździ. Dobrze. Zobaczysz, co będzie. Dobrze. Jejku. Będę wiedział, gdzie przyjechać. Mam pracę. Można już zakończyć ten temat? Proszę powiedzieć, gdzie jest Benka. Ja teraz po nią jadę. Proszę pana, u kolegi, ale nie pamiętam którego. Możemy się umówić na jutro? Ja mam pana spisanego. Dobrze. Będzie z panem równo jechane, tak? Równo rozumiem, będzie. Rozumiem. Że tak powiem, pan jest zdecydowany już w tym momencie. Rozumiem. Bo już się Miarka przebrała. Miarka się przebrała z panem. To nie jest do mnie. Co pan do mnie masz? Tylko moim samochodem ktoś był. Koniec pożyczania samochodu w takim razie. Do widzenia. Właściciel musi jeździć sam. Do widzenia panu. Słuchaj. Samochodu żony bicia się nie pożycza. To jest zasada. Dobrze, już nie będę pożyczał. Do widzenia. Kiedy bym tego nie słyszał? Ja pierdzielę, jaki O. Widzowie, pani Nina rozrabiała w takim razie. Będę musiał porozmawiać z panią Janiną, bo tak być nie będzie. Wróci z kościoła i będzie, słuchajcie, no zobaczcie, co on nam robi. Ja bramę zamykam, już mnie żaden policjant tu nie wiedzie. Ja z panią Janiną sobie porozmawiam na ten temat, co tam się działo do cholery, że tu policja aż przyjeżdża do mnie. No nie, i ja jeszcze będę miał problemy przez nią, tak być nie będzie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, wpadnijcie na Instagrama i widzimy się, widzowie, w kolejnym odcinku. Na razicho. No nie no!